all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Biuro turystyczne z buta. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powoli staje się faktem. Rozpoczęły się w tym zakresie dzielnicowe spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Wałbrzycha z mieszkańcami. Spotkanie nasze dzisiejsze jest odnośnie odpadów, segregacji, śmieci, szkła, plastiku. Rewolucja śmieciowa to potoczna nazwa uchwały dotyczącej właśnie gospodarowania i segregacją odpadów. Do tej pory wszyscy ci, którzy posiadali własne nieruchomości lub funkcjonowali we wspólnotach mieszkaniowych, zawierali umowy z odbiorcą odpadów. Dziś sytuacja ta będzie wyglądała inaczej, bo w imieniu tych wszystkich mieszkańców Wałbrzycha umowy będzie zawierała od 1 lipca bieżącego roku gmina Wałbrzych. Gmina musi zorganizować przetarg, musi w przetargu wybrać firmę, która będzie się zajmowała odbieraniem i zagospodarowaniem tych odpadów, musi narzucić na tą firmę pewne obowiązki, które z kolei ustawa nałożyła na gminę. A nałożone zostały na gminę takie obowiązki, że my musimy jako gmina w odpowiednich latach uzyskać pewne poziomy recyklingu i zagospodarowania odpadów. A to z kolei nałożyły Polsce przepisy unijne, do których musimy się dostosować. Właściciele nieruchomości, czyli właściciele domów jednorodzinnych, właściciele czy zarządy wspólnot, jeśli chodzi o duże wspólnoty, zarządy wspólnot, czyli osoby pełniące funkcje w zarządach, do końca kwietnia są zobowiązane do złożenia deklaracji. Nieco inaczej wygląda sytuacja z pojedynczymi odbiorcami i tymi, którzy mieszkają w lokalach gminnych. Jeśli chodzi o małe wspólnoty, to praktycznie dyskusje trwają do tej pory. Jeżeli jest zarządca w małej wspólnocie i ten zarządca chce w imieniu Państwa złożyć tą deklarację, to również zachęcam do tego, żeby przekazać mu takie pełnomocnictwo. Natomiast jeżeli nie ma zarządu, nie ma zarządcy, bo w małych wspólnotach nie musi być powoływany zarząd, chociaż może, ale jeśli nie ma zarządu, to proponuję, aby każdy właściciel nieruchomości złożył odrębną deklarację w małych wspólnotach, czyli tych do 7 lokali. I tam w tej deklaracji, w punkcie 6, jest takie okienko na procentowy udział w nieruchomości. To jeśli chodzi o małe wspólnoty, to bardzo proszę wpisać tutaj w tym okienku 6, ten procentowy udział w nieruchomości wspólnej. Deklaracja określa ilość osób zamieszkałych w nieruchomości, czyli nie de facto ilość zameldowanych, tylko fizycznie przebywających na co dzień w mieszkaniu. Te deklaracje składają właściciele nieruchomości, czyli tak jak mówię, właściciele nieruchomości, gdzie są domki jednorodzinne. W przypadku
W przypadku dużych wspólnot, czyli powyżej 7 lokali w budynku, nie 7 wykupionych, tylko 7 w ogóle, to są już duże wspólnoty, to deklarację składa zarząd wspólnoty. Jeżeli zarządca nieruchomości chce przejąć od państwa wspólnoty ten obowiązek złożenia deklaracji, to wiem, że na przykład MZB chętnie pełni funkcję tego, który składa deklarację. Trzeba mu tylko po prostu, zarząd wspólnoty musi mu dać pełnomocnictwo do złożenia w imieniu zarządu tej deklaracji. W Wałbrzychu obowiązuje, tak jak w ponad 90% gmin, system liczenia opłaty od osoby. I tak, jeśli mieszkańcy deklarują segregację odpadów, to miesięczny koszt wyniesie 12 zł. Natomiast jeśli nie zdecydujemy się na segregację, to zapłacimy 20 zł od osoby. Zgodnie z ustawą gminy były zobowiązane do określenia dwóch rodzajów opłat. To nie wymyśliła gmina, tylko to wynikało z ustawy, że od 1 lipca muszą być, i to był obowiązek gmin, ustalone dwie opłaty dla tych nieruchomości, właścicieli nieruchomości, którzy segregują. Jest inna opłata, ona jest mniejsza w całej Polsce. I dla tych nieruchomości, którzy nie będą chcieli segregować, jest opłata inna, wyższa. I tak jest w całej Polsce. Kwestia jest taka, że miały możliwości gminy różnie to przyjąć, różne sposoby rozliczania. Tu pani z tego, co mi podpowiada, mówiła, więc nie będę się powtarzał. W mieście Wałbrzychu podjęto decyzję, że będzie to rozliczanie od ilości osób. To znaczy tak praktycznie, jak było do tej pory, przynajmniej w budynkach gminnych, przynajmniej w budynkach zarządzanych przez nas we wspólnotach, tak zawsze było, że obciążenia były od ilości osób. Wyliczamy sami należną opłatę i będziemy musieli pilnować sami, żeby tą opłatę wpłacić do 15 każdego miesiąca, po miesiącu, za który ta wpłata jest. Czyli system wchodzi 1 lipca, czyli do 15 sierpnia musimy wpłacić pierwszą opłatę. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualne konto, na które będzie dokonywał opłat. W ramach tej opłaty gmina wybierze w drodze przetargu operatora, który będzie odbierał odpady i wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki. Przy nieruchomości będą stały dwa pojemniki. Jeden pojemnik będzie na tak zwane odpady zmieszane, czyli pozostałości z sortowania. Drugi na tak zwane bioodpady. Oczywiście jeżeli ktoś będzie miał kompostownik, bo również taka może być sytuacja, to zgłosi to operatorowi i nie będzie brał tego pojemnika, ale to nie zmienia wysokości opłaty. Opłata jest równa dla wszystkich. Jedyną różnicą jest, segreguje bądź nie. Cała wałbrzyska segregacja opierać się będzie na tak zwanych dzwonach, czyli trzech pojemnikach w trzech kolorach do selektywnej zbiórki, których na dzień 1 lipca 2013 roku stanie na terenie Wałbrzycha 500 sztuk. Do nich wrzucać będziemy zgodnie z opisem odpowiednio posegregowane odpady. Oprócz tego zamierzamy budować na terenie miasta tak zwane punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To są miejsca, docelowo planujemy dwa takie miejsca, w tym roku powstanie jedno przy składowisku na Beethovena. Tam będzie można wozić, w ramach oczywiście tej opłaty, nie będzie tam żadnych dodatkowych opłat, będzie można wozić tak zwane odpady problemowe, czyli jakieś elektrośmieci, w sensie jakieś monitory zużyte, stare opony, gruz, jeśli z remontu. Ponadto w ciągu roku organizowane będą dodatkowe akcje. Wywalamy graty z chaty czy zbiórka elektrośmieci. Wprowadzamy takie nową zupełnie odbierania choinek po sezonie świątecznym. Od połowy stycznia do końca lutego, w każdy czwartek, to będzie 6 takich czwartków, będą odbierane choinki z całego miasta. W ramach tego systemu odbierane będą także zużyte leki. W trakcie spotkania, po przekazaniu istotnych informacji na temat rewolucji śmieciowej, rozgorzała merytoryczna dyskusja. Proszę powiedzieć, jak to jest do ludzi wielodzietnych? Bo tu jest dużo mieszkańców, gdzie dzieci jest, powiedzmy, tam 12 czy tam więcej. Raz 12 zł, to jest dochodzi katastrofalna kwota. W Czarnym Boże rozwiązali także rodzinę czteroosobową. Opłata jest zupełnie inna i jakoś tam potrafili to rozwiązać, ten problem. No 12 zł uważam, ja mam rodzinę czteroosobową i to już jest dużo. Ja wiem, ja rozumiem panią. Oczywiście w innych gminach ustawa, która została zmieniona teraz w styczniu, dopuszcza możliwość stosowania ulg, no tak jak pani mówi, dla dzieci. Ale musimy pamiętać o jednym. I takie stanowisko jest pana prezydenta, bo myśmy ten temat dyskutowały, bo w momencie, kiedy się ustawa zmieniła, od razu rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, że jest taka możliwość. My musimy wszyscy mieć, proszę państwa, świadomość, że na cały system
musimy się złożyć wszyscy. To się musi zbilansować. No tak, czyli jeżeli... Nie, proszę posłuchać. Czyli jeżeli zrobimy ulgi dla innych, będziemy musieli zrobić podwyżkę dla innych. Zaproponowaliśmy panu prezydentowi, który składa do Rady projekt uchwały, żeby przyjąć od osoby. Uznaliśmy, że jest on najbardziej, żadna z tych metod, proszę państwa, nie jest idealna. Żadna nie jest idealna. Natomiast uważamy, że od osoby jest najbardziej sprawiedliwa społecznie, bo to ludzie produkują odpady. Bo gdyby tak było, że jest osoba jedna na 100 metrach, a 5 osób na 40 metrach. I wtedy byłby krzyk, wrzawa, dlaczego takie przyjęliśmy. Przyjęliśmy, mogę powiedzieć to, co już mówiłam wcześniej, że przyjęliśmy metodę, którą przyjęło ponad 90% gmin w Polsce. To bym prosił zaprotokołować i dać odpowiedź ludziom. Ale ja już daję odpowiedź w tej chwili. Że nie ma żadnej... U nas w gminie nie ma takiej możliwości. Nie ma. A nie można to jeszcze przeanalizować? No to trzeba złożyć. No to trzeba co? Wniosek złożyć do rady, żeby to... do rady. Jako wspólnota. Jako wspólnota my złożymy. Jako wspólnota złożymy i pani. Bardzo proszę, no macie państwo radę sobie. Tak, mamy radę. Proszę przez radę złożyć ten. Przez radę. Dokładnie. Bardzo dobrze o to chodzi. Żeby ludzie mieli wytłumaczone. Rozważenie. We wspólnocie mamy 9 rodzin. 9 lokali, duża wspólnota. 9 lokali i jedna osoba nie wyraża zgody na segregację. I w związku z tym właśnie gminy powinny to rozwiązać. Ona powinna mieć oddzielny pojemnik. Nie, proszę pana. A nie możemy? Nie. Nie może ona zmuszać nas, żebyśmy nie, to wy powinniście ją zmusić, bo to ja, proszę pana. A od tego jest władza, nie my. Proszę pana. Jeżeli chodzi o ilość dzieci, to trzeba to rozwiązać, musi gmina rozwiązać. Tu krzyczą w telewizji, że dużo dzieci, żeby rodzić, a tutaj bijemy tych ludzi. Druga sprawa. Ja jestem, nie, proszę pani, ja mieszkam pół roku w Wałbrzychu, pół roku w Zielonogórskim. I tam jest inaczej. Bo w każdej gminie. Bo na przykład ja jestem sam i w tym kubeł niepotrzebnie co tydzień będzie podnoszony i kłócony. Tam opłacam co 2 tygodnie. Ale będzie pan odliczony? Nie, proszę pana. Mogę płacić, ale po co byśmy to wszystko zmuć, więc wyście powinni jako urząd rozwiązać pewne problemy. Ale jaki tu pan bo gdzie jest czworo dzieci i nie będzie tego, że ja mam pusty kubeł wczoraj. Pusty kubeł, dzisiaj rano zaglądam, jest pełen. No bo sobie sąsiedzi przyniesie. Przecież nie ja się będę sąsiadem kłócił, tylko ja muszę władzę zgłosić, a władza, straż miejska inna nie wiem. Musi to rozwiązać. Nie można zmuszać ludzi do czegoś, bo to co pani tu powiedziała, bo, że muszą, to tak nie wolno. Ja deklaruję, że będę startować, druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, że tam będzie to nasza dzielnica, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą... Ale chwileczkę. Będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami. Proszę, to samo będzie ze śmieciami. Odpowiadam na panie tylko pytanie. My, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na to. Tego typu spotkania są jak najbardziej pożądane, a wręcz konieczne, by mieszkańcy mogli zapytać o nurtujące ich sprawy, a przedstawiciele czy to Urzędu Miejskiego, czy Miejskiego Zarządu Budynków mogli na nie odpowiedzieć. Ja deklaruję, że będę startować, druga osoba będzie startować. Ale jest taka dzielnica, że tam będzie to nasza dzielnica, jest taka potrzebna. Trzeba będzie płacić po 20 zł. Ale ja przed chwilą... Ale chwileczkę. Będziemy płacić po 20 zł. Jest mnóstwo osób, które w ogóle nie płacą. I będzie tak samo jak z wodą. Indywidualnie płacimy liczniki w mieszkaniach, ale te główne jest płacone, jest liczone tylko na te osoby, które płacą. Nieprawda. Tak jest. Tak jest. I to samo będzie ze śmieciami. Proszę. To samo będzie ze śmieciami.
kieszeni. Odpowiadam na Panie pytanie. Tylko my, którzy płacimy, będziemy mieli po kieszeni. Jeszcze raz odpowiadam na to pytanie. Niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci, za wodę budynku płaci gmina, to co jest związane z licznikiem głównym. I teraz jest na każdą osobę naliczony jej koszt związany z wodą. Jest to jej dług. Pani nie płaci za wodę za nikogo innego, mimo że on nie płaci ani grosza. I prosiłbym bardzo, dobrze, że takie spotkanie jest, bo roznosicie plotki, rozdajecie. Proszę posłuchać, pani zadała mi pytania, pani odpowiada. Jeszcze raz. Jeszcze raz mówię. Niezależnie od tego, czy ktoś płaci, czy nie płaci w lokalu gminnym, nie jest obciążana to jego brak opłaty dla kogoś innego. Nie ma takiej możliwości. Jego się odczytuje licznik, albo jest jego przypis, oni mają ten dług i to nie wchodzi w ogóle w pani. To jest, ale teraz odpowiem. I analogicznie, jeśli chodzi o śmieci. Jeżeli nie będą płacili, to pani za nich nie zapłaci. Za panią, w sensie podatkowym, płaci gmina. Gmina musi zapłacić z jednego wydziału do drugiego wydziału tą kwotę, która będzie z panem budynku i to będzie zapłacone. A to, czy pani nie zapłaci w czynszu, nie, to jest inna sprawa, to jest windykacja, to jest ściąganie należności od pani, od każdego innego. Czy pani zrozumiała? To jedno z pierwszych dzielnicowych spotkań w sprawie rewolucji śmieciowej w Wałbrzychu. Już dziś widać, że przekazywanie rzeczowych informacji mieszkańcom Wałbrzycha jest kluczowe i niezbędne. Tym bardziej, że mieszkańcy mogą o wszystkie sprawy na takich spotkaniach zapytać bezpośrednio. O problemach dzielących przedsiębiorców i administrację oraz możliwościach poprawy tej sytuacji dyskutowano w Wałbrzyskim Magistracie. Organizatorem konferencji był Sudecki Związek Pracodawców, który liczy, że spotkanie zapoczątkuje stały dialog pomiędzy biznesem a jednostkami samorządu i administracji. Także w rozumieniu instytucji około biznesowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Izba Celna czy Sanepid. W konferencji wziął udział wicedyrektor Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Zbigniew Gajewski. Według badań przeprowadzonych przez organizację problem w komunikacji sfery biznesowej i administracyjnej leży w braku zaufania pomiędzy dwoma stronami. W budowaniu poprawnych relacji powinni uczestniczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy lokalne, środowiska akademickie oraz organizacje pozarządowe. Wspólne zespoły, wspólne rady konsultacyjne, wspólne projekty lokalne realizowane wspólnie, gdzie trzeba się najpierw zastanowić, co zrobimy, jakimi środkami, jaki efekt chcemy uzyskać, to pozwala się zbliżyć, zrozumieć swoje własne po prostu różnice, tak, bo one będą zawsze występowały, ograniczenia również, jedna i druga strona po prostu będzie zawsze miała ograniczenia, ale to po prostu jest jedyna droga do porozumienia i do rozwiązywania prawdziwych w ogóle problemów społecznych i gospodarczych również. Bardzo ważną kwestią w budowaniu atmosfery współpracy jest również przyjazne podejście samorządu do małego i średniego biznesu oraz świadomość, że nie tylko wielkie korporacje tworzą jakość lokalnego rynku pracy. Przede wszystkim powinno być tak, żeby samorząd nie tylko nie utrudniał, czy w ogóle władza nie utrudniała, ale żeby pomagała jak tylko można tej aktywności gospodarczej, która jest związana szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, bo to w ogromnym stopniu, prawie w 70%, decyduje o naszym dochodzie narodowym. Konflikt pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami mogliśmy obserwować podczas podjęcia przez Radę Miejską kontrowersyjnej uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę. Zostało wtedy podpisane porozumienie, którego sygnatariuszem był m.in. Sudecki Związek Pracodawców. Zumba Fitness Party, czyli 3-godzinny maraton zumby prowadzony przez instruktorów z całego regionu, a nawet z dalszych zakątków Dolnego Śląska. Niektórzy się pytają, czy będzie karetka podstawiona, może w razie czego reanimować. Nie no, znoszą 3 godziny, zaprawiają się na zajęciach u nas po prostu, u każdej z instruktorek godzina zajęć po prostu razy 3, tak? Nie zawsze trzeba tańczyć te 3 godziny, ktoś się inaczej czuje niż zazwyczaj, może sobie odpocząć, nie ma tu problemu, tak? 3 godziny dla wytrwałych, to jest maraton, tak jak sama nazwa mówi, maraton tańca. Dobra zabawa i tak naprawdę to, że jeszcze u nas w Wałbrzychu nie było takiego maratonu jak ten, nie było maratonu z światłami UV. To jest tak naprawdę pierwsza taka większa impreza tak zorganizowana. Zumba to coraz bardziej popularna w Polsce forma tańca zawierająca elementy fitness oraz kroki tańców latynoamerykańskich. W
Wałbrzychu, podobnie jak i w kraju, ta rozrywka przyciąga wiele osób. W fitness klubach odbywają się zajęcia zumby, a raz na jakiś czas organizowana jest także zumba party, tak jak w tym przypadku w hali Osiru. A co daje taki maraton? Że jesteście wszyscy razem, że ty jesteś dłuższy? Przede wszystkim to, że świetnie się przy tym bawimy. Tak naprawdę są tutaj osoby, które uczestniczą na zajęcia zumby w różnych klubach w Wałbrzychu. No i wszyscy spotykamy się tutaj razem i razem tańczymy. Wszyscy znamy układy i wszyscy się razem dobrze bawimy. Czyli można powiedzieć, że wszyscy się razem znacie? Tak, tak. Z wszystkich maratonów i z wszystkich spotkań, które są organizowane. Mamy grupę z Kłodzka, z Nowej Rudy, z Wrocławia i z Wojcieszyc bodajże. Jest zmęczenie, ale jest to przede wszystkim zabawa i radość. Taniec jest aktualnie, zumba jest dla mnie nowym sposobem na życie i daje mi to, oprócz tego, że coraz to lepszą figurę, to zdecydowanie więcej uśmiechu. Tym żyję. Pozytywna energia, dużo humoru, dużo kondycji. No to są ćwiczenia po prostu takie, no głównie na poprawę humoru, ale w połączeniu z tym tańcem nawet człowiek nie czuje, że ćwiczy. A taki maraton 3 godziny do końca? Żaden problem, naprawdę. Człowiek nastawia się taką pozytywną energią, takim nastawieniem, że czy to by były 3 godziny, czy to by było 5 godzin, to da się wytrzymać. W zabawie wzięło udział ponad 150 osób. Przez 3 godziny hala sportowa tętniła tańcem i muzyką w świetle ultrafioletu, przy którego światłach impreza odbyła się po raz pierwszy i od razu przypadła uczestnikom do gustu. A powiem szczerze, że pierwszy raz tak mamy, bo to jest nasz czwarty maraton w Wałbrzychu. Do tej pory robiliśmy przy normalnie świetle dziennym. Tutaj widzę, że jest troszeczkę inaczej i bardzo mi się to podoba. Naprawdę, tworzy to klimat dość niezły, taki klubowy, mogłabym powiedzieć nawet. I myślę, że to jest lepszy efekt, bawiąc się przy zgaszonych światłach, przy kolorowych światłach, niż przy dziennym świetle, po prostu. Chciałam bardziej ulepszyć tę serię imprez poprzez dodanie ultrafioletowych świateł, laserów, efektów specjalnych. Chciałam, żeby to była bardziej impreza taka dyskotekowa, żeby przyszło więcej ludzi. Najważniejsza dla uczestników była jednak możliwość spotkania osób z tą samą pasją, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy w zumbowych rytmach. Bo jak po godzinie zajęć po prostu nie dość, że nie mam sił, jestem uśmiechnięta, to po 3 godzinach myślę, że będę miała jeszcze więcej uśmiechu. Prowadzący Zumba Fitness Party przyjechali do Wałbrzycha również z różnych okolicznych miejscowości. Magdalena Troszczyńska, Kamila Jakubik, Monika Lech, Agata Chryciuk oraz Anna Potocka i Michał Sikorski to instruktorzy, którzy bawili się w Osirze z Wałbrzyszanami. To są instruktorzy z naszego województwa dolnośląskiego. I Wrocław, i Jelenia Góra się pojawił, Kłodzko przyjechało, więc to są instruktorzy na specjalne zaproszenie przez organizatorów. Tak, żeby impreza była bardziej urozmaicona. Tak, nie tylko kobiety, instruktorki, ale też mężczyźni. Im więcej instruktorów, tym lepiej można sobie zobaczyć, jak inni prowadzą, w jaki sposób prowadzą, jakie piosenki preferują. Nie tylko nasze na godzinnych zajęciach, tylko prezentowane przez innych instruktorów z innych miast. Natomiast całą imprezę zorganizowała także prowadząca zumbę Patrycja Owsiak oraz Agata Florczak. Już były 2 maratony w Wałbrzychu, postanowiłam, że w końcu ja zorganizuję swoją imprezę. Wydawałoby się, że zumba to domena kobiet. Nic bardziej mylnego, zarówno w treningach na salach ćwiczeń, jak i na samym maratonie można było ujrzeć dużą grupę mężczyzn, którzy nie odstawali ani na chwilę swoim koleżankom. No widać mężczyzn i jest to jak najbardziej dobre, bo mężczyźni też powinni ćwiczyć tak samo jak kobiety. A taniec łączy ludzi. Występują, zdarzają się, ogólnie zumba przyszła do nas z Kolumbii, tam naprawdę wielu facetów tańczy także. No w Polsce jeszcze widać wstydzą się, no ale niektórzy się przełamują i przychodzą na zajęcia, jak już przyjdzie jeden, no to następny zobaczy, na pewno śmielej przyjdzie niż bez tego. Zajęcia są jednogodzinowe, no i najważniejsze, najlepiej się bawić. Samo to, co po tobie teraz widać, podspływa tak. Ze wszystkich, tak samo mimo tego, że to tylko jeden czy 2 kawałki, tak? Tak, no o to chodzi, żeby się zmęczyć, a przy tym bardzo dobrze bawić. To znaczy zumba to jest po prostu coś dla każdego, bez względu na płeć, bez względu na wiek, bez względu na stan fizyczny, ponieważ naprawdę różne osoby pojawiają się na zajęciach. Maraton zumby to spalone kalorie, szalona zabawa i krok w stronę dbania o swoje zdrowie.
Organizatorzy i uczestnicy na pewno nie pozwolą, by była to ostatnia taka impreza w Wałbrzychu i zapowiadają kolejne maratony tego typu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.